Będzie dziś mowa o procesie, bez którego nie tylko nie byłoby ani ciebie, ani mnie, ale w ogóle ciężko sobie wyobrazić, w jaki sposób mógłby istnieć i funkcjonować świat organizmów żywych. Tym procesem jest mitoza. Mitoza to taki proces, który polega na podziale jednego jądra komórkowego z całą zawartością jego materiału genetycznego na dwa nowe jądra tak jądra potomne, w których zawartość materiału genetycznego jest dokładnie taka sama jak w tym jądrze pierwotnym. Zazwyczaj dzieje się tak, że temu podziałowi jądra i materiału genetycznego w nim zawartego towarzyszy także podział całej cytoplazmy komórkowej i wszystkiego co się w nim znajduje, wszystkich organelli i wtedy mówimy o podziale komórkowym. Ale nie zawsze musi do tego dochodzić. Czasami kończy się na mitozie i po prostu w jednej komórce mamy Więcej niż jedno jądro. Dobrym przykładem są komórki naszych mięśni szkieletowych, poprzecznie prążkowanych, i tak naprawdę, wtedy kiedy komórka ma już więcej niż jedno jądro, to nie nazywa się jej komórką, tylko mówi się, że jest to syncytium. Tak więc mitozie może towarzyszyć proces polegający na podziale reszty cytoplazmy i kończy się to podziałem komórkowym, albo nie, ale zazwyczaj ten proces właśnie tak przebiega, że dzieli się cała komórka. Jeżeli chodzi o mitozę, to warto jest wiedzieć, że wynalazcą, a właściwie odkrywcą tego procesu u zwierząt był Polak. Widzisz go tutaj na tej ilustracji, nazywał się Wacław Majzel. Warto też wiedzieć, że nie wszystkie komórki w ogóle przechodzą taki proces jak mitoza, zwłaszcza komórki, które są bardzo wyspecjalizowane, tak jak widoczne tutaj np. komórki układu nerwowego, neurony, czy komórki, które, jak pewnie pamiętasz z jakiegoś innego filmu, w ogóle nie zawierają jądra komórkowego. Tutaj widzisz erytrocyty, czyli tak zwane czerwone krwinki. Dla porządku należy też dodać, że żadna komórka nie powstaje tak po prostu, zupełnie od zera w naszym organizmie, czy jakimkolwiek innym organizmie wielokomórkowym. Nie jest tak, że w naszym organizmie są jakieś składniki i te składniki są odpowiednio dobierane, składane i tworzy się z nich jakaś struktura, a potem kolejna i kolejna i powstaje komórka. Każda komórka powstaje z innej komórki. Pierwszym człowiekiem, który to zauważył i który zwrócił na to uwagę, był Rudolf Virchow. Bardzo zasłużony. Dla odkryć współczesnej biologii, XIX-wieczny uczony. To on powiedział właśnie to słynne zdanie, że komórka powstaje zawsze z innej komórki. Kiedy już to wszystko wiemy, myślę, że możemy przejść do tego, żeby omówić, czym tak naprawdę jest proces mitotyczny i na czym on polega. Na tym rysunku przedstawiony jest tak naprawdę cały cykl obejmujący fazy, które wcale jeszcze nie są mitozą. Zaznaczę teraz dla ciebie, gdzie mamy mitozę? Mitoza będzie tutaj i zaraz powiemy jeszcze raz dokładnie, na czym będzie ona polegać. Ale na początku, zanim jeszcze w ogóle będzie mowa o mitozie, musi zajść bardzo ważny proces, polegający na podwojeniu ilości materiału genetycznego, znajdującego się w komórce pierwotnej. No bo jeżeli mamy z jednej komórki otrzymać dwie i obie muszą mieć dokładnie taki sam zestaw genów, i wszystkiego co innego co znajduje się w naszym materiale genetycznym. Jak ta komórka, którą nazwiemy tutaj komórką macierzystą, to tego materiału musi być po prostu dwa razy tyle. I dopiero wtedy, jak każdy chromosom przestanie wyglądać tak, jak ten tutaj czerwony, który teraz pokazuje, i będzie wyglądał tak, czyli będzie się składał zamiast z takiej jednej pałeczki z dwóch połączonych tutaj, dopiero wtedy może zajść mitoza. Teraz przyjrzyjmy się na chwileczkę temu chromosomowi. Narysuję go tutaj, o, może w, takim trochę, w takiej trochę powiększonej wersji. Te dwie pałeczki są identyczne i nazywają się chromatydami siostrzanymi siostrzanymi, dlatego że są po prostu takie same. Chromatydy, a właściwie chromatyda, bo zaznaczyłam jedną siostrzana. Tutaj w środku, ten rejon, o, 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 tutaj nie ma oczywiście żadnej takiej kulki, ja teraz zaznaczam to, żebyś widział, co mam na myśli, to ten, ten środeczek nazywa się centromer. Centromer. Nazwy nie są takie super ważne, w dzisiejszym filmie najważniejsze jest to, żebyś zrozumiał, na czym polega ten proces i po co on w ogóle zachodzi w naszym organizmie, ale dla porządku podpiszemy sobie wszystko, żeby było wiadomo, o czym potem jest mowa? Ja ten chromosom narysowałam trochę źle. Zobacz na ten tutaj. Jedne nóżki są dłuższe, a drugie są krótsze. Nazywamy je ramionami chromosomu i właśnie to trzeba wiedzieć, że jedno z tych ramion zawsze będzie dłuższe, potem będzie to przewężenie, a potem będzie drugie, które będzie krótsze albo w drugą stronę. No dobra, w porządku. Wiemy już teraz, że chromosom zaczął za zupełnie inaczej wyglądać. Zamiast takiego jednego chromosomu, jednej pałeczki z przewężeniem, zrobiły się dwie pałeczki, które są połączone ze sobą tym przewężeniem. I teraz uwaga. Wszystko to, co przed chwilą powiedziałam, to nie do końca jest prawda. Jak pewnie pamiętasz z materiału o DNA, jak DNA jest tak bardzo ściśle upakowane, tak jak wtedy. Kiedy jest w chromosomie, bo pamiętasz, że chromosom to jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo ściśle upakowane DNA, to tak naprawdę żaden proces, na przykład jego namnażanie, nie może zajść. Dlatego właśnie w jądrze komórkowym, wtedy kiedy DNA jest namnażane jeszcze przed rozpoczęciem mitozy, to to nie wygląda tak, że jest jakiś chromosom. Wygląda to w ten sposób, że materiał genetyczny jest luźno rozmieszczony. W polach chromosomowych, dlatego że każdy chromosom zajmuje troszeczkę inną pozycję w jądrze komórkowym. O, ciach, jakoś tak to narysujemy. I dopiero wtedy robi się go po prostu jeszcze, jeszcze więcej. Dwa razy tyle. Tyle, ile potrzeba, żeby spokojnie mógł zajść potem proces mitozy. Tak? Czyli tak naprawdę. To wcale nie od razu wtedy, kiedy, kiedy chromosomy wyglądają tak, jak chromosomy, nam jest materiał genetyczny, tylko zdecydowanie wcześniej, wtedy, kiedy DNA jest w swojej luźnej formie, takiej formie, która jest w ogóle w stanie ulegać replikacji, bo tak ten proces nazywamy. Dlatego, że jak jest tak ciasno upakowane, to żadne białka, żadne enzymy, które zajmują się tym, żeby DNA zreplikować, nie miałyby do niego dostępu. Ale właśnie w procesie mitozy, Komórka musi być szczególnie uważna i dopilnować tego, żeby każdy, nawet najmniejszy kawałeczek materiału genetycznego, znalazł się w obydwu komóreczkach potomnych. I dlatego właśnie komórki bardzo ciasno pakują swoje DNA, czyli robią właśnie z niego upakowane ciaśniutko chromosomy żeby nie mogło być mowy o żadnym błędzie. Zanim zacznie się w ogóle podział komórkowy, zanim się zacznie podział jądra, jeszcze wcześniej musi być właśnie zrobiony ten porządek. I jak to się dzieje, zaraz będę ci o tym opowiadać. Tak więc, zanim zajdzie mitoza, zanim zostanie podzielone jądro komórkowe, musi dojść do zreplikowania materiału genetycznego w takiej luźnej formie. Potem, w procesie mitozy, bardzo ciaśniutko jest pakowane DNA w chromosomy, właśnie wyglądające tak. Są to dwie połączone chromatydy siostrzane. Mamy proces mitozy, i czasem, właściwie to zazwyczaj, po procesie mitozy, następuje tak zwana cytokineza, czyli podział cytoplazmy i wszystkich organeli, które się w niej znajdują. I otrzymujemy na koniec dwie komórki potomne, które są identyczne, jak komórka macierzysta. No dobra, to przyjrzyjmy się teraz procesowi mitozy krok po kroku. Pierwszym etapem jest tak zwana profaza, i daje mi ona okazję do opowiedzenia Ci o tym, co jest w całej mitozie niesłychanie ważne, o takich centrach, które nazywają się centrosomy. Pierwotnie każda komórka ma jeden centrosom. Ten centrosom to jest taki punkt, od którego będzie się zaczynać organizacja czegoś, co nazywamy wrzecionem kariokinetycznym. Zapiszemy sobie tę nazwę. Ją akurat warto znać. Wrzeciono kariokinetyczne. Kariokinetyczne. To wrzeciono kariokinetyczne to będą tak naprawdę taki układ lin, po których będzie poruszać się w naszej komórce chromosomy, które będą roz, rozchodzić się do dwóch komórek potomnych i dzięki któremu komórka będzie przyjmować odpowiedni kształt i w odpowiedni sposób będzie się odbywać w niej ruch, tak żeby podział jądra mógł zajść. Zaraz wszystko Ci to wytłumaczę. W każdym razie wrzeciono kariokinetyczne jest niesłychanie ważne w całym tym procesie, a centrosom to są miejsca, w których to wrzeciono kariokinetyczne jest zawiązywane, w których zaczyna powstawać. Centrosom jest jak powiedziałam w komórce najpierw tylko jeden. Zanim zacznie się proces mitozy, musi być w komórce podwojony. I obok duplikacji materiału genetycznego, czyli jego podwojenia, właśnie podwojenie centrosomu jest absolutnie niezbędne do tego, żeby potem mitoza mogła swobodnie zachodzić. Centrosom składa się z dwóch takich, powiedziałabym, beczułek walcowatych struktur. Widzisz je tutaj? Które nazywamy centriolami. Tutaj przedstawiłam je dla Ciebie na zdjęciu z mikroskopu elektronowego. Jak widzisz, ułożone są one w stosunku do siebie prostopadle. Tutaj na tym zdjęciu to jest jakby przód tego walca, a tutaj mamy bok drugiego walca. Tak wygląda to na zdjęciu z mikroskopu elektronowego. Wiemy już, że centrosomy są dwa i w obydwu jednocześnie będzie się zaczynać formowanie wrzeciona kariokinetycznego. Wrzeciono kariokinetyczne formowane jest z mikrotubul. Pamiętasz jak opowiadałam ci o tym, że istnieją filamenty w komórce, które stanowią jej szkielet, które utrzymują jej kształt, po których transportowane są niektóre białka? To są dokładnie właśnie te filamenty, filo, filamenty zwane mikrotubulami. W takim procesie, jakim jest mitoza, cały ten szkielet, który zazwyczaj jest komu w komórce, zostaje zdecydowanie rozluźniony, jakby rozwiązany właśnie po to, żeby mogły powstać struktury wrzeciona kariokinetycznego, który będzie się składał z tych mikrotubul, jak właśnie z takich lin. Zaraz zobaczysz, że one będą pełnić dwie niesłychanie ważne funkcje w tym podziale. Tak więc wszystko zaczyna się od wrzeciona kariokinetycznego. Zazwyczaj wrzeciona kariokinetyczne na początku... Mitozy znajdują się bardzo blisko jądra komórkowego. W tej pierwszej fazie mitozy, czyli profazie, zaczyna się również powoli, powoli, powoli rozluźniać otoczka jądrowa, i w ten sposób przechodzimy do kolejnego etapu, który nazywamy prometafazą. Zobacz, narysowana jest tutaj. W prometafazie otoczka jądrowa dookoła chromosomów. Prawie całkowicie znika, a te łapki z wrzeciona kariokinetycznego, czyli mikrotubule, może to sobie zapiszemy, bo to jest super ważne, że to są mikrotubule. Mikrotubule. Łapki wrzeciona kariokinetycznego wyciągane są w stronę chromosomów i przyczepiają się do nich dokładnie w środku, tam gdzie jest centromer. Na środku centromeru znajduje się też taka struktura białkowa dzięki której potem swobodnie będą się rozchodzić dwie chromatydy siostrzane do dwóch komórek potomnych. No więc dobrze, wrzeciono kariokinetyczne po pierwsze wyciąga łapki w stronę chromosomów, ma teraz taką możliwość, bo rozluźniła się otoczka jądrowa, a po drugie wyciąga również łapki do siebie nawzajem, tutaj możemy sobie coś takiego o... Dorysować, będziesz to widzieć zaraz na rysunku obok, żeby połączyć się między sobą. Czyli będziemy mieli mikrotubule, które będą połączone bezpośrednio z chromosomami, ale będą też mikrotubule, które będą łączyć dwa wrzeciona kariokinetyczne ze sobą. One są odpowiedzialne za to, żeby te wrzeciona kariokinetyczne rozpychać w dwie strony, na dwa przeciwległe bieguny komórki. Dzięki temu już zawiązuje się miejsce. Tworzenia się przyszłej komórki tutaj z jednej strony i tutaj z drugiej strony. One się rozchodzą po to, żeby swobodnie móc za sobą odciągnąć po jednej chromatydzie siostrzanej z każdego chromosomu. Za chwileczkę to zaobserwujemy, tak więc to jest właśnie prometafaza, taki moment, kiedy wyciągane są łapki w stronę chromosomów, rozluźniona otoczka jądrowa i wrzeciono kariokinetyczne jedno zaczyna się łączyć z drugim. Następnie mamy metafazę. Metafaza to jest na, tak naprawdę ustawienie się wszystkich chromosomów, jak widzisz, podczepionych już do jednego i drugiego wrzeciona kariokinetycznego w jednej płaszczyźnie. Nazywamy ją płaszczyzną równikową. To jest super ważny moment w przebiegu mitozy. Jeżeli te chromosomy nie ustawią się tak pięknie jak pod linijkę właśnie w płaszczyźnie równikowej, to jest to sygnał dla komórki, że tak naprawdę dalej proces mitozy nie powinien być przeprowadzany. Wiesz już, że to jest bardzo poważna sprawa. Jeżeli coś się tutaj urwie, coś pójdzie nie tak, coś zostanie źle rozsegregowane, to to grozi po prostu komórkom potomnym śmiercią, więc to musi być przeprowadzone na poważnie. W ogóle to jest super moment, żeby dodać, że w czasie przebiegu mitozy mamy dużo tak zwanych punktów kontrolnych. Komórka na wielu etapach sprawdza, czy wszystko idzie tak, jak powinno iść. Jeżeli tak jest, to idzie dalej z procesem mitozy, a jeżeli nie, to się zatrzymuje i wszystko wraca do punktu wyjścia. No więc dobra, mamy metafazę, wszystkie chromosomy pięknie ustawione w płaszczyźnie równikowej, podczepione do dwóch wrzecion kariokinetycznych. No i teraz każdy ciągnie w swoją stronę. Zaczyna się faza nazywana anafazą. W anafazie po jednej chromatydzie siostrzanej odciągane jest do wrzeciona kariokinetycznego z jednej i z drugiej strony. Teraz wrzeciona kariokinetyczne nie muszą się już odpychać, one w ogóle za chwileczkę, jak tutaj już zostaną do wrzeciona kariokinetycznego przyciągnięte, po jednej chromatydzie siostrzanej powoli zaczną znikać. Więc przeciąganie liny nastąpiło, i po jednej chromatydzie odchodzi w każdą stronę. Ostatnim etapem jest telofaza. Telofaza to właśnie zanik wrzeciona kariokinetycznego. Widzisz, że te łapki już nie są tutaj takie powyciągane. Mamy wszystkie chromosomy, które powinny się znajdować w przyszłej komórce potomnej, tutaj i tutaj, i te zielone kreseczki oznaczają, że odtwarzana jest otoczka jądrowa. Ale w ramach otoczki jądrowej nie znajduje się oczywiście centrosom, który zostanie na zewnątrz. Jak widzisz tutaj, razem z przebiegiem telofazy, chromosomy rozluźniają swoją strukturę i powoli wracają do takiej struktury, w jakiej były wtedy, kiedy zaczynała się profaza. Może pokażemy to teraz. Tutaj, w profazie dopiero zawiązują się chromosomy. Na jej początku. Chromatyna, czyli ta substancja, w której pływa nasze DNA, wypełniona różnego rodzaju białkami obsługującymi nasz materiał genetyczny, dopiero zaczyna się kondensować. Tak więc, zaczynamy od luźno upakowanego DNA, potem jest ono najciaśniej upakowane w metafazie, cały czas mamy już tutaj chromosomy i na koniec znowu DNA znajduje się w bardzo luźnej strukturze, takiej, jakie, jakiej będzie się znajdowało w komórkach potomnych. A centrosomy po jednym, bo jak Ci mówiłam, każda komórka potomna będzie miała jeden centrosom. Myśmy też zaczęli od jednego centrosomu. On musiał być zduplikowany przed rozpoczęciem mitozy. I wszystkie organella, poza tym, jak widzisz, o tutaj są mitochondria, fragmenty siateczki śródplazmatycznej, również będą się rozchodziły po połowie, jeżeli ma zejść proces cytokinezy. Zapiszemy sobie tę nazwę cytokineza. Cytokineza to jest właśnie podział całej cytoplazmy. Mogłoby się to skończyć już w tym punkcie. Mielibyśmy wtedy dwa jądra komórkowe i to ciągle byłaby mitoza. Ale jeżeli ma dojść do pełnego podziału komórki, a zazwyczaj tak jest, to musi zajść jeszcze cytokineza, czyli rozdzielenie całej cytoplazmy oraz znajdujących się w niej organelli. Cytokineza, jeżeli ma zajść, to tak naprawdę ma swoje początki już w anafazie. Wtedy robią się tutaj takie Wgłębienia. O, ta komórka wyglądałaby pewnie troszkę bardziej w ten sposób. I to przewężenie będzie początkiem podziału cytokinetycznego, czyli rozdziału cytoplazmy na dwie części do komórek potomnych. I na tym kończymy naszą opowieść o mitozie. Bardzo ważne jest, żebyś pamiętał, że mitoza charakteryzuje się tym, że z jednego jądra komórkowego, w którym mamy. Ileś chromosomów w przypadku organizmów diploidalnych, takich jak nasz, czyli posiadających dwa komplety chromosomu, co już wiesz, z filmu o zmienności wewnątrzgatunkowej. Powstają dwie komórki, również posiadające dokładnie taki sam garnitur chromosomowy. Następnym razem będziemy mówili o procesie, który się nazywa mejoza, i powiedziałabym, że najważniejsza różnica między mitozą a mejozą jest taka, że w mitozie. Powstają komórki, jeżeli dojdzie do cytokinezy, więc powiedzmy może, że powstają jądra komórkowe, które są identyczne z jądrem pierwotnym. W mejozie są to jądra, które będą zawierały inne geny, a właściwie inne allelegenów, niż komórka pierwotna.